Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię piersi z kurczaka pod pierzynką. Zastanawiacie się, jaka pierzynka? Gdzie będzie pierzynka syrowa? Pewnie często stosowana, a podam te kurczaczki z salsą brzoskwiniową. Jest to danie obiadowe. Dzisiaj będzie na obiad. Bez ziemniaczków, tylko tak już wspomniałam, z salsą brzoskwiniową. Do salsy potrzebujemy i do kurczaka 4 brzoskwinie, 4 połówki z brzoskwiń z puszki. Po kolei może będę szła 4 plasterki, bo akurat zrobię 4 porcje. Sera, to jest emmentaler topiony. Przyprawy, przyprawa do kurczaka, sól, pieprz, oliwa z bazylią, czosnkiem do salsy, bułka, tarta, jajko. Oczywiście pierś z kurczaka, wykroiłam sobie takie 4 medaliony, takie porcje fajne, żeby właśnie akurat serek na to pasował takiej wielkości. Do salsy zużyję cebulkę zieloną, paprykę i natkę pietruszki. Przygotowuję piersi, najpierw sobie rozgotowałam jajeczko, pokazałam wam takie piękne, się lubiło, dlatego szkoda mi było go tak od razu zniszczyć. Świeżutkie piersi kurczaka tak, doprawiamy solą, pieprzem, jedną stronę, oczywiście drugą też. Dodam przyprawy do kurczaka, to jest bezglutaminianą, troszkę dodamy. Odwracamy i to samo z drugiej strony. Teraz każdą pierś po kolei panierujemy w bułce, w jajku i w bułce. Rozgrzewamy patelnię, olej na patelni i teraz będziemy smażyć nasze kotleciki i nagrzewamy sobie w tym czasie też piekarnik na 180 stopni. Kotleciki usmażyłam, odsączyłam oczywiście na ręczniku papierowym i teraz robimy nasze kotleciki z podpierzynką, dajemy plaster brzoskwini i ser. I tak wszystkie i za chwilę do piekarnika na 10 minut. I do piekarnika wkładamy, gorące. Robimy salsę, kroimy paprykę w kosteczkę. Teraz brzoskwinki, które nam zostały, też kroimy w kosteczkę. W misce mam już papryki, dokładam brzoskwinię. Trochę wypadło mi. Trochę natki. I jeszcze pokroję cebulkę. Słuchajcie, jeszcze znalazłam, nie wyjęłam cebulki swojej z ogródka i ona mi wypuściła bąki. Tak sobie wyrywam, dopóki nie przemarznie. Więc siekam teraz zieloną część cebulki i za chwilkę jeszcze sobie pokroję. No bo co? Brakuje mi tu białego koloru. Zielony już mam, więc jeszcze, żeby tak tą salsę ożywić, dołożymy właśnie takie cienkie piórka cebuli. Słuchajcie, tutaj była dyskusja, jakie bąki, no bąki wypuścia, tak się mówi na zieloną część. Mój syn się dopiero zorientował, że tak się mówi, że to są bąki, a nie pąki. Dobra, dość tych dyskusji, dokładamy, biały ładnie wygląda, wymieszamy i za chwilę to przed podaniem poleję oliwą, trochę posolę i popieprzę. No i słuchajcie, chwilę, moment, pyszny, leciutki obiadek. Akurat tak pięknie świeci słoneczko, że naprawdę nastraja. Może być to danie też na kolację. Spokojnie, jeżeli ktoś chce, na ciepło.